Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Tomek Wełna i zapraszam dzisiaj na wspólne pieczenie, na pieczenie ciasta jogurtowego według przepisu, który bardzo lubię i w ogóle jest to ciasto, które bardzo lubię za jego delikatność, za jego aromat, za jego kolor, za jego fakturę, za jego wilgotność i właściwie wszystkie jego cechy, za jego prostotę przede wszystkim, bo lubię to, co proste. Zapraszam Was serdecznie, pokażę Wam przepis, sprawdzony przepis. Być może niektórzy z Was go już znają. Jest z nami Tofi. Witaj, Tofi. Chcesz piec również ciasto? Tak więc popieczemy razem. Tak, Tofi zdecydowanie chce piec. Zapraszam, zaczniemy zaraz. Mam tutaj komputer i podgląd na Wasze pytania i komentarze. Chętnie na nie odpowiem. Odpowiem również i opowiem również co nieco na temat dodatków do ciasta, czyli sody i proszku do pieczenia. To takie dwa dodatki, które najczęściej się pojawiają i nie zawsze jest jasne, czym one tak naprawdę się różnią od siebie. Być może niektórzy z Was wiedzą, być może niektórzy nie, dlatego postanowiłem opowiedzieć o nich również, ale to za chwilkę. Także będzie też trochę teorii. A skąd w ogóle ten pomysł na pieczenie i gotowanie na żywo? Dla mnie kuchnia jest tak samo ważna jak sztuka. Sztuka w kuchni to sztuka z dodatkiem smaku. W dodatku możemy tej sztuki skosztować, spróbować i to jest w niej fantastyczne. Dlatego kiedy gotuję, kiedy piekę, to czuję się tak, jakbym malował. To również podobne procesy, podobne łączenia, podobne kolory, faktury, kontrasty. Tak naprawdę to jedno i to samo dla mnie. Dlatego lubię piec, lubię gotować, lubię jeść przede wszystkim, tak samo jak rysować i malować. Zatem ciasto jogurtowe, według przepisu, który bardzo lubię i którym się chętnie z Wami podzielę. To, co najważniejsze, to oczywiście jogurt. Ja dzisiaj używam jogurtu greckiego, ale może to być również klasyczny jogurt. Bardzo w tym przepisie wygodne jest to, że... Dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Bardzo w tym przepisie wygodne jest to, że korzystamy z miarki, którą jest kubeczek po jogurcie. Oczywiście kubeczek może być różny. Ja mam dzisiaj kubeczek trochę większy, 400 gram, więc przeleję jogurt do szklanki i to będzie moja miarka, bo przepis, który podaję, jeżeli chodzi o ilość jajek, ona jest tutaj kluczowa, jest mniej więcej na 200-300 gramowy kubeczek. Tak więc ten kubeczek albo szklanka jest miarką. Ważne, żeby jogurt był troszkę ogrzany, żeby on nie był zupełnie zmrożony, całkiem z lodówki. Szczerze mówiąc, po prostu tak jest, tak podają wszystkie przepisy, również ten klasyczny francuski, bo to ciasto pochodzenia francuskiego, podobno jedno z najprostszych ciast, które już dzieci, i to całkiem małe dzieci we Francji, pieką same dla siebie. Przełożę jogurt do szklanki tyle, aby ją wypełnić. A nawet się przelewa, myślałem, że będzie bardziej gęsty i ta szklanka będzie naszą miarką. Ok, to jest klasyczna zupełnie szklanka, jak widać wybrałem tak klasyczną szklankę, jak tylko się dało. No, większość go przeszła, większość go się tam zmieściła. Mam dzisiaj kubeczek trochę... Ok, dźwięk jest, sprawdzałem tylko, czy wszystko gra. Gra i nawet mówi. Zrobię sobie troszeczkę miejsca na głowę, bo widzę, że są... że się nie do końca mieści. Ok, tak będzie lepiej. Bynajmniej nie jest to perfekcjonizm, ale po prostu lubię, jak moja głowa jest w całości w kadrze. Zatem miarką jest nasza szklanka. Tą miarkę jogurtu wlewam do miski. Czy są jakieś pytania? Dzień dobry, dzień dobry. Polecam, to jest naprawdę pyszne ciasto i świetny przepis. Tu jest łyżka. Miarka tego jogurtu ląduje sobie w misce.
Tą miarkę na razie odkładam, tutaj mam drugą taką samą i teraz to będzie nasza miarka na, mąkę. Mąka oczywiście tortowa 450, dowolna, nie musi to być ta. Oczywiście ona się różni troszeczkę, ale zakładam, że większość mąk będzie się tutaj nadawała. I teraz mąkę przesypiemy sobie do drugiej miseczki. Tylko dla przyzwoitości, tak naprawdę w tym przepisie świetne jest to, że wszystko można wrzucić do jednej miski i po prostu wymieszać i w dużej mierze tak zrobimy, ale żeby było porządniej, żeby było lepiej, ja tą mąkę przesieję. Ona się wtedy napowietrza trochę, przy okazji jakby jakieś dziwne rzeczy się w niej znajdowały, to je odsiejemy. I teraz miarka, trzy takie miarki mąki, czyli szklanka jogurtu, trzy szklanki mąki. Mąki pszennej tortowej. Hop. Co jeszcze jest ważnego w gotowaniu? To jest esencja szczęśliwego życia, podobnie jak rysowanie i malowanie. A szczęśliwe życie to jest to, co mnie zawsze interesuje i interesowało. I chętnie zarażam tą pasją innych. Tak więc dlatego gotuję i dlatego chcę się podzielić z Wami tymi moimi doświadczeniami, również kuchennymi, bo tak jak mówię, traktuję je tak samo jak te doświadczenia plastyczne. Siteczko już nie będzie potrzebne. Mamy tutaj trzy miarki mąki. Właściwie to się jeszcze przyda na olej za chwileczkę. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, ciasta jogurtowe to jest to, co ja lubię najbardziej. Oprócz piernika. Trzy szklanki mąki, jedna szklanka jogurtu. Bardzo proste, zaraz to wszystko połączymy, ale wcześniej dodamy do mąki właśnie proszek czy soda? Soda czy proszek? Jaka jest różnica między jednym a drugim, bo jedno rośnie i drugie rośnie? Różnice są pewne, dosyć zasadnicze, ale są też podobieństwa. Soda, czyli kwaśny węglan sodu, to główny składnik proszku do pieczenia. Tyle, że w proszku do pieczenia jest jeszcze coś. Soda jest zasadowa z natury. Natomiast, żeby działała, wymaga czegoś przeciwnego, czyli kwasu, delikatnego kwasu. Zasada w połączeniu z kwasem zaczyna reagować jedno z drugim i wydziela się dwutlenek węgla. I to właśnie ten dwutlenek węgla powoduje, że nasze wypieki rosną. I teraz soda jest znacznie wydajniejsza, jest nawet zdrowsza, tylko że potrzebuje czegoś kwaśnego w cieście. Doskonale się składa, ponieważ jogurt właśnie ma odczyn kwaśny. Ma odczyn kwasowy mniej więcej na poziomie piwa, czyli około 4,5, pH 4,5. Soda ma pH około 7,5, czyli jest już lekko zasadowa. Ja preferuję sodę, bo mam wrażenie, że proszek do pieczenia powoduje takie nieprzyjemne uczucie na zębach. One tak troszkę jak po wypiciu Coca-Coli albo zjedzeniu czegoś kwaśnego lub cytryny zaczynają skrzypieć w dziwny sposób, więc o ile tylko można, używam sody oczyszczonej, która jest bardziej wydajna, jest też zdrowsza. W ogóle soda jest bardzo zdrowa. Wiedzieli już o tym Egipcjanie i Egipcjanie starożytni używali odpowiednika naturalnego właśnie sody. Soda ma całą masę zastosowań. A propos jej neutralizującego na kwasy działania, jeżeli robicie dżem i ten dżem jest zbyt kwaśny, albo kompot i ten kompot jest zbyt kwaśny, na przykład z agrestu albo z porzeczek, i chcemy go troszeczkę złagodzić, żeby nie wykrzywiał i nie świdrował w mózgu na drugą stronę, to właśnie płaska łyżeczka sody, to się troszeczkę spieni, bo właśnie nastąpi ta reakcja zasady z kwasem, ale w ten sposób możemy odkwaszać zupełnie naturalnie różne przetwory. Czym się różni proszek od sody? Proszek to soda plus dodatek kwasu w proszku. Tak więc tutaj jest i soda zasadowa, i kwas. Do tego jest jeszcze dodana mąka ziemniaczana lub jakiś inny proszek, który troszeczkę trzyma te dwie substancje od siebie na dystans.
Co jest jeszcze istotne? Proszek do pieczenia działa w temperaturze niższej i działa właściwie od razu, kiedy zalejemy go wodą albo wrzucimy do ciasta, właśnie dlatego, że tu już są te obie siły, które się nawzajem neutralizują, wydziela się dwutlenek węgla i bąbelki i wszystko zaczyna rosnąć. Proszek do pieczenia działa idealnie już w temperaturze 160-170 stopni. Soda oczyszczona działa lepiej w wyższych temperaturach, 180-200 stopni. Podsumowując wszystko, można używać jednego i drugiego. To jest swoista alchemia w kuchni. Tak jak mówiłem, jogurt idealnie wywoła moc z naszej sody oczyszczonej, a wywoła ją tym bardziej, jeżeli dodamy troszeczkę soku z cytryny jeszcze, co może dodatkowo nadać naszemu ciastu bardzo dobry smak, lub odrobinkę kwasu cytrynowego. Zresztą zobaczycie, że jak ja to połączę i dodam nawet odrobinkę kwasu, co czasami robię, albo soku z cytryny, to ciasto już zacznie się buzować, tak jakbyśmy dodali trochę wody gazowanej do środka. Dobrze, zagadałem się. Zostawmy w takim razie gadanie i zajmijmy się dodatkiem. Tak jak mówię, może być jedno i drugie. Aha, proszek do pieczenia jest mniej wydajny, więc mniej więcej dwa razy wydajny. Jeżeli dajemy łyżeczkę sody, to dwie łyżeczki proszku. Taki jest mniej więcej stosunek. Ja proponuję do tego przepisu, który sobie właśnie teraz robimy, dodać albo dwie łyżeczki proszku do pieczenia, albo jedną łyżeczkę sody. Ja dodam sodę, więc wsypuję tutaj jedną, może nie aż tak kopiatą, żeby nie było za gorzko, jedną łyżeczkę sody, taką powinno wystarczyć. Może jeszcze odrobinkę. Hop. To możemy lekko przemieszać, bo jak dodamy to do jogurtu, to już zacznie działać, dlatego właściwie w tej chwili możecie włączyć piekarnik i ustawić go na 170 stopni. 170 wystarczy, bo tak jak mówiłem, soda już zacznie reagować przez kwaśność jogurtu, więc temperatura nie będzie aż tak istotna, żeby wywołać jej działanie. Natomiast można dawać i sodę, i proszek, i to już jest w ogóle alchemia, ponieważ proszek zaczyna działać w niższej temperaturze i jak on już się wydziała, ciasto się podgrzewa i rośnie w wyższej temperaturze, bo ono nabiera temperatury, to wtedy zaczyna działać soda i wtedy ciasto rośnie bardziej równomiernie. Ogólnie przy proszku rośnie bardziej równomiernie niż przy sodzie, bo soda działa bardziej gwałtownie. Wiem, brzmi skomplikowanie, ale można dawać i jedno, i drugie i to też fajnie się uzupełnia. Dzień dobry, dzień dobry. Komentarze czytam i sprawdzam, czy macie jakieś pytania. No, pani Ania się cieszy, że właśnie nauczyła się, czym się różni soda od proszku. Mnie też to zawsze nurtowało, dlatego pewnego dnia sprawdziłem. Tutaj mamy mąkę i sodę lub proszek. Tutaj mamy trzy szklanki tej mąki. Tutaj mamy szklankę jogurtu. I teraz do tej szklanki jogurtu, obojętne co, możemy dodać jajka. W przepisie najczęściej są trzy jajka. I teraz co zmieniają jajka? Jajka troszkę bardziej wiążą ciasto, więc jeżeli lubicie bardziej treściwe ciasto, takie nawet powiedziałbym troszkę bardziej wilgotne, to więcej jajek. Ja dam trzy, bo lubię takie ciasto właśnie konkretne. Ale zachęcam też do eksperymentów. Ja w ogóle zawsze zmieniam przepisy i właściwie na użytek dzisiejszego live'a piekę według konkretnych proporcji. Z reguły to wszystko daję na oko i jakoś zawsze wychodzi. Umyję ręce po jajkach. Tak więc można na oko, można odmierzać. Tak jak wspominałem, ja dodam jeszcze odrobinkę kwasku cytrynowego do tej mieszaniny z mąką. Odrobinkę tylko, naprawdę niedużo.
Jeszcze jedno, bo zapomnę. Szczypta soli. Szczypta soli w cieście jest naprawdę ważna. Tylko zapomniałem sobie wziąć soli, więc pójdę na zaplecze, zostawię mikrofon i was na chwilkę. Jest sól. Okej. Odrobineczka soli, odrobinka, naprawdę szczypta, ona dobrze zrobi. A może nawet większa, może dwie szczypty. Dobra. Ostatni składnik to coś tłustego. Może być olej, niekoniecznie kujawski, ja używam kujawskiego, bo lubię. Może być masło, masło bardziej francuskie, ale w większości przepisów podobno tych oryginalnych jest olej. Można trochę tego, trochę tego, znowu zachęcam do prób. Proponuję trochę ponad pół szklanki. W niektórych przepisach jest cała szklanka. Na moje oko, na tą ilość składników, cała szklanka oleju to jest trochę za dużo szczęścia, więc ja daję pół albo troszeczkę więcej niż pół. Wlewam ją również tutaj do tego wszystkiego. W niektórych przepisach również, a nawet nie będę dawał wszystkiego, to do posmarowania formy. W niektórych przepisach na ciasto jogurtowe jest zalecane ubijanie, tak zwane utarcie albo ubicie mikserem jajek z cukrem, żeby one się spieniły na taką puszystą, trochę koglomoglowatą masę. Przyznam, że raz tak robiłem, później robiłem tak, czyli wszystko do jednego gara, do jednej misy i według mnie ta wersja prostsza, wszystko wespół, zespół, wymieszane łygą, wyszła nawet smaczniejsza. Możecie eksperymentować. Teoretycznie przy ubiciu tych jajek z cukrem ciasto powinno być trochę bardziej puszyste, ale niekoniecznie. Cukier. Wiedziałem, że coś jeszcze. Cukier zdecydowanie przyda się do ciasta. Wezmę kolejną miarkę, bo tamta szklanka okleiła się olejem. Nie chcę jej okleić teraz cukrem. Szklanka cukru. I znowu niektóre przepisy podają półtorej szklanki. Cukier przecieka. Ja w zupełności czuję się usatysfakcjonowany jedną szklanką cukru na tą ilość mąki i reszty. Myślę, że robotę robi cukier puder, który możecie podać na wierzch ciasta. To pięknie wygląda, ładnie się komponuje i smakuje, tak więc w środku może być tu, może być tu. Teraz i tak wszystko wsypiemy do jednej miski, więc to nie ma takiego znaczenia. Tak, właściwie jest wszystko, można mieszać. Dla przyzwoitości przemieszamy trochę najpierw to. I teraz ważna rzecz. Ciasto jogurtowe nie powinno być miksowane, mąka z tym wszystkim nie powinna być miksowana, co więcej, nie powinna być mieszana nawet zbyt długo. A, nie wszystko, jeszcze jedna rzecz, cukier waniliowy lub wanilia, oczywiście chcemy mieć ten cudowny posmak w naszym cieście. O, pani Grażyna twierdzi, że może być przygoda przy jajkach. Przy jajkach oddzielnie, przy jajkach razem. Aha, wbijać oddzielnie. Rozumiem, chodzi o tak zwane śmierdzące jajo, gdyby się trafiło. Szczerze mówiąc, chyba raz w życiu mi się takie zdarzyło, więc rzadko. Cukier waniliowy, jedna solidna łyżka wędruje. Ja uwielbiam cukier, dodam jeszcze pół, nikt nie widzi. To znaczy, nie do końca nikt nie widzi, ale... I teraz wszystko tutaj. No właśnie, a dlaczego nie miksować i mieszać z wyczuciem takie ciasto?
ponieważ w czasie miksowania albo mieszania z mąki pszennej wydziela się coraz więcej glutenu. Właściwie tworzą się wiązania glutenowe i ciasto jogurtowe tych wiązań akurat nie chce mieć w sobie. Naleśniki je bardzo lubią, bo chcą być gumowate i bardzo sprężyste. Natomiast ciasto jogurtowe chce być takie jak ciasto jogurtowe. Ono chce być delikatne, chce być kruche. Ono nie chce być gumowate, nie chce być sprężyste specjalnie. Ono ma być jak poezja, jak chmurka i obłoczek. I dlatego mieszam to delikatnie. Jak widzicie, zaraz zobaczymy, czy konsystencja jest dobra i czy wszystko dodałem. Jak na razie wydaje się być dobra. Widzę, że soda już zaczyna sobie działać. Tak, bo to już zaczyna się troszeczkę buzuje. To znaczy jogurt wchodzi w reakcję z sodą oczyszczoną. Zasada z kwas z zasadą. Tak, i dosłownie tylko tyle, żeby się to wszystko połączyło. Ja myślę, że w zasadzie to już. Sprawdzę, czy tam się do dna wymieszało. Zobaczcie, jakie to jest piękne, jak to pachnie. Może będzie nawet widać w kamerze bąbelki, które się tutaj pojawiają. Kamero, prosimy o ostrość. Ostrość chcemy. Kamera coś nie chce ostrości dzisiaj pokazać. Zerknę na pytania. A właśnie, teraz, jeżeli chcecie, to za chwilkę, jak przełożymy to ciasto do formy, to jest dobry czas na owoce, na wiśnie, doskonały dodatek, na borówki amerykańskie, na maliny, co kto chce. Ile oleju dodałem? Ja dodałem oleju trochę więcej niż pół szklanki. Myślę, że tyle w zupełności wystarczy. Tak. Cytryna. Można oczywiście wcisnąć trochę soku z cytryny. Ja dodałem troszeczkę kwasku cytrynowego, ale szczerze mówiąc, ostatnio było mało kwaśne. Może tym razem lekko zakwaszę jeszcze ciasto. Soda dostanie troszkę kwasu i jeszcze aktywniej sobie podziała. Ja myślę, że wystarczy tego mieszania, ponieważ soda już zaczęła tutaj buzować, zaczęła działać i to jest dobry moment, żeby ciasto już wsadzić do piekarnika, który powinien być już ciepły. Wcześniej oczywiście forma. Używam trochę oleju do jej wysmarowania. Można użyć oczywiście bułki tartej. Ja wiem, że ta foremka akurat jest zupełnie nowa i nie powinno tutaj nic przywrzeć, tym bardziej jak ją lekko natłuszczę. Ciasto samo w sobie jest i tak tłuste, więc bez bułki tartej się obejdzie. Ok. I wędruję sobie do formy. To jest taka porcja na jedną dobrze wyrośniętą foremkę. Szybkie wymycie rąk z oleju.
Już zerkam na Wasze pytania, ewentualne wszystkie. Panie Tomaszu, gdy wszyscy nauczymy się rysować i malować, może poprowadzę zajęcia z pieczenia i gotowania. Dziękuję, że się podoba. Ja bardzo chętnie mogę prowadzić zajęcia z pieczenia i gotowania, bo bardzo lubię to robić. Tak, to jest błyskawiczny przepis. To dzisiaj trwa dłużej, bo ja tłumaczę, opowiadam, rozpowiadam się o sodzie, ale tak naprawdę to ciasto można zrobić w 5 minut. Według tego samego przepisu robię piernik. Wszystko do jednej miski. Mieszam i gotowe, bez żadnych ceregieli. Słuchajcie, wsadzę to do piekarnika. Zerknę na Wasze pytania. A, czy owoce trzeba prószyć mąką? Owoce można leciutko prószyć mąką, wtedy mniej toną w cieście. W cieście ogrutowym lubią troszkę utonąć, lubią się trochę zagłębić rzeczywiście, co wcale im nie przeszkadza, są tak samo smaczne. Zerknę na resztę pytań. Ponieważ jesteśmy prawie w telewizji, to jak to w telewizji, wszystko jest możliwe. Zatem ciasto już jest gotowe. Moi drodzy, moje ciasto już jest upieczone i wyrośnięte. Tak wygląda dostojnie po wyrośnięciu i po upieczeniu. Cuda się zdarzają. Pokażę Wam je na półmisku, żebyście zobaczyli, jak ono wygląda. Oczywiście gorące. Tak właśnie wygląda ciasto. Według tego przepisu po upieczeniu już pokazuję. Jest naprawdę doskonałe. W środku, jak widać, taka konsystencja idealnie chrupkie. Można je urywać, łamać. I ja najbardziej tak lubię je właśnie zjadać łamane. Jest idealne. Polecam również z owocami. Pięknie pachnie. Ma bardzo, bardzo wdzięczną konsystencję. Rewelacja. Moi drodzy, tak więc jak widzicie, można upiec ciasto jogurtowe może w troszkę dłużej niż minutę, ale robi się to ciasto naprawdę bardzo szybko, jest przepyszne, tak więc bardzo serdecznie polecam. W dodatku piecze się je jednym klaśnięciem, jak widzieliście, i to jest jego największa zaleta. Tak więc bardzo serdecznie polecam Wam ten przepis. Eksperymentujcie i jak upieczecie, to przyślijcie zdjęcia, chętnie zobaczę, co wyszło Wam i z jakimi dodatkami, jakie owoce do tego ciasta dodaliście. Ja proponuję jeszcze jedno, mianowicie cukier puder.
Moi drodzy, cukier puder jest wskazany bardzo do tego ciasta. Otóż ono aż prosi się, żeby je pokryć taką właśnie mgiełką. Można to robić teraz, można to robić na talerzu, ale ta mgiełka zdecydowanie dodaje uroku i dodaje smaku do tego ciasta. Życzę smacznego, życzę miłych chwil i smacznych chwil. I jeżeli podobają Wam się takie pomysły kulinarne i takie live, dajcie znać, to jeszcze z przyjemnością coś przygotuję. Mam jeszcze kilka moich przepisów w zanadrzu, a jeżeli ktoś z Was chciałby przysłać swój przepis, który polecacie i poprosić mnie o ugotowanie go na żywo albo o upieczenie, to bardzo chętnie. A może kiedyś w ogóle się będziemy spotykać i wspólnie gotować i piec na żywo. Kto wie, co się stanie. Bardzo dziękuję i życzę smacznego. Piszcie wszelkie pytania. Jeżeli chcecie, to ja jeszcze raz mogę podać przepis w opisie. No i jestem ciekawy Waszych doznań. Do zobaczenia. Już o 19:00 będziemy rysować rysunek Albrechta Dürera. Tak więc do tego czasu ja zostanę z ciastem sam na sam. Do zobaczenia.